Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zadbać o drzewa i krzewy owocowe na przedwiośniu i wiosną. Jeżeli nie wiecie, kiedy ciąć, jak ciąć, co ciąć, od czego zacząć i co jeszcze powinniście wiosną zrobić wokół właśnie swoich drzew i krzewów owocowych, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Zanim przejdziemy do tematu, a mam dzisiaj naprawdę dużo informacji, zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, no i później oczywiście skomentujcie, napiszcie, jakie Wy drzewa owocowe macie albo krzewy w swoim ogrodzie i jak o nie dbacie. No to słuchajcie, zaczynamy. Najpierw porozmawiajmy o tym, kiedy rozpocząć cięcie drzew i krzewów owocowych. Ogólnie, co do zasady, można je ciąć pod koniec zimy, na przedwiośniu i wiosną. My zawsze proponujemy Wam, żeby właśnie zacząć to na przedwiośniu, kiedy minie niebezpieczeństwo jakichś takich wielkich mrozów. No i w tym roku mamy pierwszą dekadę lutego i na horyzoncie nie zapowiadają już dużych mrozów i w związku z tym można rozpocząć te cięcia. Zaczynamy zawsze od cięć takich gatunków najbardziej odpornych na mrozy, czyli jeżeli coś, nie daj Boże, i tak by przyszło, a na pewno jeszcze przyjdzie, bo w zeszłym roku w kwietniu było minus 10, no to te rośliny sobie jakoś poradzą. Czyli jeżeli chodzi o drzewa, to będą to jabłonie i grusze, a jeżeli chodzi o krzewy owocowe, to będzie to agres, porzeczki, wszystkie kolory, jagoda kamczacka, no, borówka amerykańska jest też w miarę odporna. Z jagodą właśnie trzeba się w miarę spieszyć, bo ona dosyć szybko rozpoczyna kwitnienie, no i dlatego warto ją ciąć właśnie dosyć szybko. No i przede wszystkim zaczynamy od cięcia winorośli, aktynidii i glicynii. Glicynia nie jest pnączem owocowym, tylko ozdobnym, przepięknie kwitnie, ale warto pamiętać, że właśnie te trzy pnącza tniemy na przedwiośniu, jeżeli macie je, tak jak my mamy winorośl w szklarni, to nawet w styczniu można ciąć. Jeżeli macie na zewnątrz, tak jak my aktynidię, no to właśnie teraz jest już super na to odpowiednia pora. Dlaczego? Bo winorośl i aktynidia i też glicynia bardzo szybko rozpoczynają krążenie swoich soków, szybko się budzą, no i późniejsze cięcie naraziłoby je na płacz. Wszystkie te trzy pnącza tniemy dosyć mocno, bardzo mocno bym powiedziała, i w miarę podobny sposób. Szczegółowe informacje na temat tego cięcia znajdziecie w naszych trzech filmikach z poprzednich lat. Pokazywałam, jak w uproszczony sposób ciąć winorośl, jak ciąć aktynidię. Natomiast jeżeli potrzebujecie więcej dokładnych wskazówek, to znajdziecie je oczywiście w naszej książce Szkoła Cięcia 2, gdzie na różne sposoby pokazujemy, jak ciąć drzewa i krzewy owocowe. Znajdziecie tam sposoby odmładzania starych jabłoni, grusz, przywracania do porządku zaniedbanej winorośli, no i w ogóle wszystkie istniejące i uprawiane w Polsce drzewa i krzewy owocowe są tam omówione. Jeżeli chodzi o cięcie drzew i krzewów owocowych, to mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Zapomnijcie o tym, że Wy sobie nie będziecie ciąć tych roślin, bo po prostu one przestaną owocować, prędzej czy później, ale na pewno przestaną. To są rośliny, które dosyć szybko się starzeją i po prostu trzeba ciągle dbać o to, żeby pojawiały się nowe pędy. To raz, to tak jest w przypadku krzewów owocowych, takich jak porzeczki, jak borówka, jak agrest. Po prostu one, porzeczka czarna najlepiej owocuje na takich pędach 2-3-letnich, jednorocznych, a 3-letnie to już nawet słabo, już powoli to owocowanie słabnie, także naprawdę ją trzeba ciąć intensywnie. Przy innych porzeczkach nie musicie być aż tacy, że tak powiem, tak pilni, ale też 5-, 6-, 7-letnie pędy, one nie będą owocować, a poza tym te krzewy ciągle intensywnie rosną, więc tak jak zobaczcie, w przypadku tutaj stoję akurat przy krzewie naszej porzeczki czerwonej, już wypuściła zagęszczające koronę, pionowe, młode pędy i de facto, no, później jest bardzo dużo owoców, bardzo ten krzew, że tak powiem, wysila się i jeżeli my nie będziemy tego pilnować, to będzie bardzo gęsty, te owoce nie będą dojrzewały, a nawet może się trafić właśnie tak, że się tak wysili na owocowanie, że w kolejnym roku tych owoców będzie mało. W przypadku drzew owocowych jest bardzo podobnie
I dodatkowo one, część z nich, no, bardzo silnie rośnie. Jeżeli nie będziecie ich ciąć, to wam wyrosną w ogromne drzewa, pełne liści, dające dużo cienia, a mało owoców. Więc zapamiętajcie sobie, że musicie zawsze rzucić okiem właśnie na przedwiośnią i wiosną na swoje drzewka i krzewy owocowe. Drzewka owocowe to tniemy w ogóle od maleńkiego, od pierwszego dnia, kiedy one pojawiają się w waszych ogrodach. Musicie zacząć je ciąć i wtedy te korony będą fajne, uformowane, niskie, takie, żeby łatwy był dostęp do owoców. To jest bardzo ważne. W przypadku starych drzew zaczynamy zawsze od cięcia takiego sanitarnego. To są właśnie te pierwsze cięcia, które możemy wykonać już na przedwiośniu. Usuwamy stare, połamane gałęzie, jakieś chore. Właśnie też odmładzamy, czyli to, co powiedziałam, że stare usuwamy, tak? Jeżeli zaniedbaliście jakąś jabłoń, to nie próbujcie naraz jej odmłodzić w jednym roku, nie tnijcie za dużo, lepiej sobie te prace rozłożyć w czasie. Bo no, to drzewo może po prostu nadmiernie cierpieć z powodu takiego intensywnego cięcia. Niemniej jednak ciąć trzeba, nie bójcie się go i powolutku wszystko sobie ułożycie i będzie dobrze. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak ciąć właśnie taką starą porzeczkę. W sumie ona tak naprawdę nie jest taka bardzo stara, właśnie dlatego, że my o nią dbamy i tniemy ją co roku. Co jest potrzebne do przycięcia takiej porzeczki? No, ja używam takiego dwuramiennego sekatora, dlatego że po prostu ciężko jest się tam nachylić do środka krzewu, żeby sobie oka przypadkiem nie wydłubać gałązką i też Wam tak radzę. Jak rozpoznać te najstarsze gałązki? No, będą one najgrubsze, najciemniejsze i być może też przyglądając się krzewowi zauważycie, że w zeszłym roku już miały o wiele mniej tych gałązek, na których były owoce. Tutaj nawet jeszcze właśnie są takie o resztki, takie szypułki, do których przyczepione były owoce, więc to widać. Natomiast najmłodsze pędy to są te jasne, nierozkrzewione. I na przykład, o, zobaczcie, ta gałązka widać, że jest w miarę młoda, bo wypuściła młode w zeszłym roku przyrosty. Ta to już jest w ogóle zupełnie młoda, zeszłoroczna. Natomiast ta jest właśnie taka ciemna, gruba i nie wiem, ale tutaj tych szczątków, tych owoców nie widać. Aczkolwiek jeszcze z tego, co widzę, jest troszeczkę pąków owocowych, ale nie tak dużo właśnie jak na tych innych. Więc na pewno wytnę tą najstarszą i wytnę jedną z tych dwóch, które są tutaj w środku, dlatego że one się krzyżują i nadmiernie też zagęszczają krzew, więc zostawię tą największą, najdłuższą, najsilniejszą. I tak jak mówiłam, te dwie młode jeszcze na dodatek widzę, że one się krzyżują i ocierają, ale tu chyba łatwiej mi będzie jednak mimo wszystko wyciąć takim ręcznym to sekatorem. Tą sobie też wytnę. O! I to będzie ta. Natomiast tą skrócę. Niech się rozkrzewia. Pewnie tę w przyszłości też wytnę. Dobra, tą skracam. Tą skracam. Ta porzeczka to jest czerwona, a ta jest biała. I zobaczcie, ta czerwona się tutaj bardzo pcha na tą białą, ocierają się, a ta biała jest dużo mniejsza i mniej taka, ma mniej wigoru, więc usunę sobie po prostu jeszcze tą całą gałązkę, gałąź nawet, z tej czerwonej, żeby po prostu zrobić troszkę więcej miejsca. Super. I żeby one się tak właśnie nie krzyżowały. Warto też usuwać takim mniejszym sekatorem wszystkie takie gałązki rosnące do środka, zagęszczające tą koronę w środku, dlatego, bo po prostu tu musi być dużo przewiewu. Chodzi też o to, żebyśmy w łatwy sposób mieli dostęp do owoców, prawda? Więc te, które idą do środka, niepotrzebnie mi tutaj zagęszczają tą koronę. Potem faktycznie nawet odnaleźć te owoce jest trudno i dostęp do nich jest utrudniony. Tu sobie źle troszeczkę przycięłam. O. Dobra. I tak, słuchajcie, ty wycinacie. Na pewno co roku warto wyciąć przynajmniej 2-3 stare takie pędy. Te takie jednoroczne, które są cienkie, to nie, po prostu i one też niepotrzebnie zagęszczają.
A Wam niepotrzebne jest dużo liści, tylko dojrzałe, piękne, zdrowe owoce. Pamiętajcie, że jak jest za duży zaduch, to też właśnie pojawiają się choroby grzybowe, a za duży zaduch wywołuje właśnie to, że jest za dużo gałązek i liści i nie ma przewiewu. Tnąc, nie spieszcie się, lepiej sobie powolutku pracować. Patrzeć się, co jeszcze, obejść nawet krzew z kilku stron, bo zawsze z innej perspektywy możecie dostrzec jakieś inne gałązki, które wymagają usunięcia. Spokojnie, można to nawet rozłożyć na raty, wrócić za jakiś czas do takiego krzewu, no bo oczywiście cięcie jest potrzebne i gałązki zazwyczaj odrastają, no ale też nie chodzi o to, żeby sobie za dużo przyciąć. Gałązki rosnące w dół albo kładące się na ziemi, no też usuwajcie, bo będą gniły przy kontakcie z ziemią albo zaczną się ukorzeniać, no a to nie o to chodzi. Też nie chodzi o to, żeby te owoce były brudne, prawda, że będą leżeć na ziemi, więc to wszystko sobie, tak wszystko tutaj działajcie. Jeżeli coś przy ścieżce rośnie, haczy, no to też po prostu to można, o, jest takie wiotkie, to lepiej to usunąć i właśnie cały czas zwracajcie uwagę, żeby ten krzew miał przewiew, żeby te gałązki nie wrastały do środka. Rzucam sobie na borówkę, zaraz będę musiała sprzątać. No i tak powolutku, powolutku. Powiedziałam Wam, że cięcie to najważniejszy zabieg, który należy właśnie no, wykonać, jak to się mówi, w ogrodzie, na tych drzewach i krzewach owocowych, ale nie jedyny. Warto pamiętać o nawożeniu, o ściółkowaniu, no i o opryskach ochronnych. O tym dzisiaj tylko wspominam, ale to są równie ważne rzeczy, które później mają wpływ na wysokość i jakość Waszego plonu. W tej chwili do dyspozycji macie naprawdę szereg różnych ekologicznych środków ochrony. No oczywiście miedzian jest taką podstawową ochroną, jest wpisany właśnie na listę środków ekologicznych, on chroni przed chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, więc po prostu warto też po niego sięgnąć i te opryski wykonywać w takich porach, które są stosowne dla danego gatunku. Teraz nie będę Wam tego wszystkiego wymieniać, bo Wam się to pomyli. Po prostu też w opisach etykiet tych środków znajdziecie kiedy, jakie, na przykład kiedy jabłoń, kiedy brzoskwinie i po prostu stosujcie się do tego, bo naprawdę jak przypilnujecie tych oprysków miedzianem, to potem już nic właściwie więcej albo w niewielkim jakimś tam stopniu nie będziecie musieli stosować. I czego Wam życzę, bo owoce z własnego ogródka nie dość, że są po prostu naprawdę wyjątkowo smaczne, dają dużo radości. Nie ma nic fajniejszego niż w sezonie przejść, skubnąć i zjeść sobie taką właśnie porzeczkę, jabłuszko, borówkę. No to są po prostu jeszcze dużo, dużo bardziej zdrowe. No i nawet jeżeli tam się trafi Wam jakiś oprysk, to i tak to jest tylko jeden, a nie ileś tam dziesiąt, które są w takich 13, w takich typowych sadach produkcyjnych. Także te na razie zaczynamy od cięcia od tych najbardziej wytrzymałych, jabłonie, grusze, agresty, porzeczki, borówki, jagody kamczackie, no i te pnącza, o których Wam wcześniej mówiłam, aktinidia, winorośl i glicynia. Jeżeli chodzi o nawożenie, też musicie się zastanowić, czym będziecie nawozić i jak, bo nie ma sensu na przykład zbyt wcześnie stosować nawozów mineralnych, które dosyć szybko się rozpuszczają, a wegetacja jeszcze nie ruszyła, krzewy jeszcze nie pobierają przez korzenie, no już niedługo zaczną, ale żeby nie było takiej sytuacji, że ten azot, który zastosujecie na początku sezonu, za wcześnie, on pójdzie cały w glebę, a nie nakarmi Waszych roślin, więc nad tym też nie ma się za bardzo co spieszyć, trzeba sobie obserwować pogodę, obserwować rośliny i dobrać odpowiedni też nawóz, który będziecie stosować, ale to o tym też kiedy indziej bardziej szczegółowo Wam opowiem. Zresztą taki przegląd nawozów też w zeszłym roku, taki naprawdę podstawowy, żeby przynajmniej nabrać jakiejś tam orientacji, przygotowałam dla Was, także zapraszam serdecznie do tych archiwalnych odcinków. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałam w tym odcinku. Temat cięcia będzie teraz przewijał się w kolejnych naszych spotkaniach, ale czekajcie, czekajcie, nie odchodźcie jeszcze, bo chciałam Wam pokazać coś, co wspaniale zakwitło w naszym ogrodzie, daje nam bardzo wiele radości i uwaga, tej rośliny praktycznie nie tnie się. Ona w ogóle nie wymaga cięcia, więc jest dobrym krzewem dla osób, które nie mają czasu, nie mają siły, są zabiegane i nie chcą właśnie zbyt wiele ciąć w swoim ogrodzie. No to idziemy. Zobaczcie, oto on, oczar. Kwitnie zachwycająco. Te kwiaty czasem Wam się mylą z forsycją, ale to nie jest zupełnie forsycja właśnie, bo dużo wcześniej kwitnie i niesamowicie obsypany wręcz właśnie kwiatami, bez żadnego cięcia, jak wcześniej Wam mówiłam. Podobno ładnie pachnie, ale ja nic nie czuję. I chyba,
Jakbyś może taka cytrynka lekka. Nie musi pachnieć, wygląda wspaniale. My mamy taką odmianę o kwiatach żółtych, ale w sprzedaży znajdziecie przepiękne oczary o kwiatach takich rudych, pomarańczowych, czerwonych. Naprawdę warto poszukać. Warto zapłacić, bo te krzewy nie są tanie, one rosną bardzo wolno. Ten oczar ma tutaj już, myślę, około 20 lat, więc też idealnie nadaje się właśnie do takich ogrodów niewielkich, gdzie naprawdę liczy się każde miejsce. On ma prześliczne liście w sezonie i potem ładnie się też przebarwia na jesień, więc nie jest taką rośliną, tylko wiecie, na chwilę. No a poza tym ma bardzo ładną też formę, więc warto naprawdę mieć oczary w swoich ogrodach. Trzeba wybrać dobre miejsce, w miarę zaciszne, no i czekać na te wspaniałe kwiaty. To wszystko, co miałam do pokazania w tym odcinku. Dziękuję bardzo. Bądźcie ze mną za tydzień. Piszcie w komentarzu, czy tniecie swoje drzewka, krzewy, od czego zaczynacie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Halo, halo! Drodzy widzowie, nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu. Znajdziecie tam najprawdopodobniej najlepsze ogrodnicze książki i sekatory. Zapraszamy!